Tego roku Gminny Klub Sportowy Grom Turowo obchodził swoje trzecie urodziny. Podsumowanie sezonu, trzecie urodziny Gromu, no zbieg takich jubileuszy mały. Tak, witam Państwa, no zgadza się, 3 lata już trwa nasz Grom tutaj. Niedawno mieliśmy skromny jubileusz, natomiast ten czas przepracowany przez 3 lata myślę, że bardzo owocnie, bo nasze zawodniczki rozegrały ponad 100 spotkań ligowych, sparingowych, wszystkich oficjalnych o punkty, także jest to sporo. Uczestniczyliśmy w ponad 80 albo organizowaliśmy imprezy o takim charakterze sportowym, także jest sporo pracy. No i ta 60 dziewcząt, które regularnie chodzą, to cieszy. To cieszy, cieszy w ogóle, że ta koszykówka się tak dobrze rozwija w Turowie. I dziś mamy turniej. Tak, jest to pierwszy ogólnopolski turniej pod nazwą pierwszego ogólnopolskiego turnieju Turowo Telzas Cup. Na zaproszenie odpowiedziały 3 zespoły. W pierwotnej wersji miał być również tutaj Gorzów, natomiast z przyczyn niezależnych jego miejsce zastąpił Salosz Czaplinek i tutaj w składzie 7 Sopot, Labasket Warszawa, drużyny z Mazowsza oraz drużyny Czaplinka. No i nas gospodyń realizują ten turniej trzeci dzień dzisiaj. Jak sobie radzą gospodynie? No, muszę Państwu powiedzieć, że w pierwszym dniu na meczu otwarcia mieliśmy niesamowite emocje. Sam Hitchcock chyba nie wyreżyseruje takiego filmu, gdyż mieliśmy mecz z dogrywką. Nasze dziewczęta jeszcze na 40 sekund przed końcem przegrywały 4 punktami. Na 3 sekundy przed końcem doprowadziły do dogrywki, którą wygraliśmy 5 punktami. Emocji było naprawdę dużo, wielu kibiców na trybunach. Także wszystko, co w koszykówce potrzebne było, i się świetnie spisały dziewczyny. Tego rodzaju turniej zachęca tych, co siedzą na trybunach, do trenowania koszykówki. Tak, dokładnie. Na trybunach mamy oczywiście swoje adeptki, które oglądają te mecze. Za chwilę będzie tutaj mecz naszych dziewcząt, także na pewno się pojawi tutaj na trybunie trochę więcej naszych sympatyków. Cieszy mnie bardzo to, że z turnieju na turniej, tutaj do Turowa, gdzieś, gdzie nie do końca wygodny jest, powiedzmy, ten dojazd jest nie do końca wygodny, przybywa coraz więcej kibiców. Chętnie rodziny przychodzą z dziećmi, tutaj oglądają ten basket i to cieszy. Trzecie urodziny Gromu, czego życzyć? No myślę, że dalej wytrwałości i tej pasji, która nie gaśnie, bo pracy jest coraz więcej, młodzież pokazuje, że chce, my odpowiadamy na tą ofertę, naszą ofertą klubową, dziewczęta chodzą również na basen, udało się z ministerstwa uzyskać tutaj dofinansowanie tych zajęć sportowych, 9-miesięczne prawie, także naprawdę to cieszy, to wszystkie małe takie elementy, które się składają na tą pracę w klubie, to nie tylko koszykówka zawsze powtarzamy, im mniejszy rocznik, tym bardziej trzeba te dziewczyny garnąć, także i obozy sportowe, i wszystkie takie zadania, które realizujemy statutowo, no cieszą i to pozwala, żeby ta grupa się rozwijała. I chyba tego trzeba życzyć. Dziękuję bardzo. W hali przy ulicy Wiatracznej